W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy badanie na rozpoznawanie barw jest konieczne do przedłużania prawa jazdy kategorii B, które zostało wcześniej wydane czasowo. No, pytanie jest całkiem dobre, bo wiemy, że rozpoznawanie widzenia barw nie jest wymagane dla kategorii A, B czy T na traktor. Więc po co lekarz taki jak ja, czy kierowca ma tracić czas nadaremno? No, tym bardziej, że na przykład ja jestem, czy nie jestem zwolennikiem robienia tego, czego nie potrzeba. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od problemu internauty. Dzień dobry panie doktorze, mam następujące pytania i mam ogromną nadzieję, że mi pan pomoże rozwiązać mój problem. Miałem wydane prawo jazdy na czas określony z powodu wady wzroku. Zrobiłem badanie okulistyczne plus do tego badanie krwi. Poszedłem do lekarza uprawnionego do badań kierowców, ale on mi powiedział, że badanie jest niekompletne, bo brakuje zapisu z rozpoznawania barw na tablicach Ishihary. Jeżeli nie wiesz, co to są tablice Ishihary, to są takie tablice, których lekarze czy lekarze okuliści używają do sprawdzania Twojego widzenia barw. Czyli dochodzimy do sedna sprawy, czy takie badanie właśnie na tych tablicach Ishihary jest konieczne do uzyskania poprawnego zaświadczenia do prowadzenia pojazdu? No, ponieważ internauta słyszał, że nie jest to konieczne. Chciałem się dowiedzieć, jak jest naprawdę, z poważaniem Michał i z góry dziękuję mojej skromnej osobie za odpowiedź. I powracamy tutaj do dylematu, czy trzeba badać coś, co tak naprawdę nie jest potrzebne. No, problem mnie zaciekawił i jeżeli sięgniesz do rozporządzenia ministra zdrowia, przeczytasz przynajmniej w tym obowiązującym na obecny rok w artykule 4, ustępie 2, że w wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz stwierdza u osoby badanej istnienie lub brak chorób narządu wzroku. Czyli generalnie, chce czy nie chce, wzrok musi zbadać. Natomiast w artykule 7 jest napisane, w jaki sposób ma oceniać ten narząd wzroku osoby badanej w celu istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. I jest to tak zwany załącznik numer 3 do tegoż to rozporządzenia. No cóż, trzeba sięgać dalej, a w załączniku numer 3 czytamy, że niewymagane jest rozpoznawanie barw dla kategorii B. Natomiast nic nie pisze, czy lekarz nie ma tego zbadać, czy ma zbadać. No, jeżeli oczywiście ma taką potrzebę dokładnej oceny narządu wzroku. Natomiast w tym samym załączniku jest dosłownie dwie kolumny dalej, czy trzy, jest taka pozycja widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie. I jest tam wyraźnie napisane, że jest to badanie niewymagane. No, to samo podkreślone jest w innych artykułach tego rozporządzenia. Także trochę Ci pokrętnie tłumacząc, to, że możesz nie rozpoznawać barw na daną kategorię, w tym przypadku na kategorię B, ale również dotyczy to A i T, nie jest równoznaczne z tym, że lekarz nie ma prawa Cię zbadać w tym kierunku. No, w tym przypadku zażądał on w wyniku tego badania. Czyli jeszcze raz, to, że coś nie jest wymagane od Ciebie, nie oznacza tego, że lekarz nie ma Cię prawa w tym kierunku zbadać. Natomiast tak prywatnie, przynajmniej jeżeli chodzi o moją skromną opinię, no, na tą kategorię B tenże lekarz uprawniony do badań kierowców mógł zbadać okulistycznie sam, miał takie prawo, no, czyli również można się domyślać, że miał prawo do zbadania Cię na tablicach Ishihary, ocenienia Twoich barw, prawda? Czyli mógł sobie otworzyć tablicę, sięgnąć, zbadać, kazać coś tam rozpoznać. No i w zasadzie posiadłby tą samą wiedzę, której nie uzyskał od okulisty. Dlaczego tak nie zrobił? Nie mam zielonego pojęcia. No, najprostszym wytłumaczeniem jest to, że być może nie miał takich tablic Ishihary, bądź co bądź kosztują kilkaset złotych.
Na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli Ci coś wyjaśniło zasady badań lekarskich, czy meandry zasad badań lekarskich, umieść je oczywiście na swoim portalu społecznościowym, na swoim forum, na Facebooku, naszej klasie, czy gdziekolwiek możesz. Jeżeli oczywiście masz inne zdanie od mojego, koniecznie skomentuj ten filmik poniżej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli śledzisz moje filmy, to wiesz, że najwięcej dyskusji toczy się oczywiście na moim blogu badania na prawo jazdy wrocław.com. Wejdź tam już teraz, oczywiście link jest w opisie do tego wideo i zapoznaj się z innymi przypadkami, nie tylko dotyczącymi widzenia barw. I jeszcze raz się z Tobą żegnam, do zobaczenia w moim następnym filmiku.